Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, mam dla was prawdziwą perłę polskiej literatury, a w zasadzie takich perełek moc. A to wszystko dlatego, że przed nami zjawiskowy zbiór opowiadań, których autorem jest nie kto inny jak prawdziwy wirtuoz słowa, wielki miłośnik przyrody, prawdziwa osobowość polskiej literatury, którego poznaliśmy już dzięki jego miłosnym listom do Wisławy Szymborskiej. Będzie to zbiór opowiadań zebrany przez Justynę Sobolewską, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Znak, do którego link znajdziecie poniżej. Posłuchajcie o mojej kochanej, dumnej prowincji Kornela Filipowicza. Przed nami zbiór pełen miniatur, migawek z innego świata, z cudzego życia, z innej epoki. To historie, w których na przykład wciąż trwa wojna, albo wciąż trwa okupacja. Czas zatrzymał się tam, w czyimś dzieciństwie, w cudzej młodości. To historie pełne ludzkich relacji, rodzinnych doświadczeń, wielkich miłości i równie wielkich przyjaźni. To także historie codzienności, która potrafi porazić swoją prostotą, a także zachwycić swoją zwyczajnością. To wszystko przecież śmiechu warte, a może nawet nie warte śmiechu. Najmądrzej jest po prostu być, nieważne w jakim miejscu czasu, jeśli w ogóle coś takiego jak czas istnieje. Nic lepszego nie wymyślisz. Po prostu być w chwili, która jeszcze trwa, w tej, która co dopiero minęła i tej następnej chwili, jeszcze prawie niewidocznej, która wysuwa się z przyszłości, której widać dopiero rąbek, wąski, cienki jak nów księżyca. Opowiadania Kornela Filipowicza pełne są realnych, wyzutych z ideałów emocji, miłości, nienawiści, rozpaczy, cierpienia i bólu. Justyna Sobolewska nazwała go czułym i wnikliwym obserwatorem i ta właśnie delikatność rzuca się w oczy już od pierwszego zdania. Nie znajdziemy tu ani hiperboli, ani przerysowanych scen, ani niepotrzebnych wykrzyknień. Natomiast zachwycimy się magią codzienności, taką szarugą w promieniach słońca, zwyczajną przyrodą opisywaną przez prawdziwie wrażliwego pisarza. Pisanie opowiadań to wcale nie jest taka prosta sztuka, jak mogłoby się wydawać. Potrzebne jest tutaj wyczucie czasu, przestrzeni i chwili. Ta umiejętność przekazania całego natłoku znaczeń, jak i emocji w tej jednej uchwyconej chwili. I mogę wam powiedzieć, że Kornel Filipowicz jest prawdziwym wirtuozem w tworzeniu krótkiej formy. Zbiór Moja kochana dumna prowincja to idealne miniatury, to wieloświaty i bańki mydlane. To opowieści, które oczarują was do głębi, które wzruszą was i zachwycą tak, jak tylko może zachwycić prawdziwie piękna polska proza. Kochani, polecam wam z całego serducha. A teraz, kochani, rozdanie. Wydawnictwo Znak przygotowało dla was jeden egzemplarz tego wyjątkowego tomu, a wy jedyne, co musicie zrobić, to w komentarzu pod tym filmikiem dać mi znać, że chcielibyście poznać opowiadania Kornela Filipowicza. Rozdanie trwa do końca sierpnia, a ja na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za tę piękną polską prozę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak. Was, kochani, zapraszam na bloga, dlatego że tam jeszcze więcej możecie poczytać o tych wszystkich opowiadaniach. Podałam również tam przykłady tych opowiadań. I oczywiście nie zapomnijcie odwiedzać mnie również na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!